Cześć, witam Was w kolejnym filmie w serii rowerów MTB z Decathlonu. Dziś chciałbym przedstawić Wam nowy model na 2019 rok roweru na kołach 29-calowych przeznaczonego do rozpoczęcia przygody z cross country, a mianowicie chodzi mi o Rock Ridera XC100. Rower w rozmiarze M bez pedałów waży 12 kg i kosztuje 3999 zł. Występuje w czterech rozmiarach ram, które możecie zobaczyć na ekranie. Rock Rider XC100 dzięki systemowi Switch and Ride kompatybilny jest z trzema rozmiarami kół: 27,5, 27,5+ oraz 29 cali. Rock Rider oferuje dożywotnią gwarancję na ramę, mostek i kierownicę. Lekka i sztywna rama Rock Rider XC w rozmiarze S waży jedynie 1,5 kg. Wykonana została z potrójnie ciniowanego aluminium 6061 i 6013. Rama przeznaczona jest wyłącznie do napędów jednorzędowych. Geometria zoptymalizowana została pod kątem osiągów. Dolne rurki tylnego trójkąta zostały skrócone, aby pomieścić szersze opony. W Rock Riderze XC100 zastosowano support Pressfit 92. Rama posiada sztywną oś koła 148 na 12 mm. Aby pokonać każdą napotkaną przeszkodę, Rock Rider XC100 wyposażony został w powietrzny amortyzator Manitou Marcor ze skokiem 100 mm. Sztywna 15 mm oś przedniego koła gwarantuje pewność prowadzenia w każdym terenie. Pokrętło na dole prawej goleni służy do regulacji tłumienia odbicia. Na górze lewej goleni amortyzator posiada zawór do regulacji ciśnienia w zależności od wagi ciała użytkownika. Na kierownicy zamontowana została manetka Combo Lock, którą jednym ruchem możemy zablokować skok amortyzatora. Rock Rider XC100 inauguruje nową gamę jednorzędowych napędów SRAM NX Eagle. Napęd 1x12 jest lekki, trwały, precyzyjny i umożliwia lepszą kontrolę roweru. Kaseta SRAM PG1230 oferuje bardzo szeroki zakres przełożeń 11-50. Zębatka 50T zapewnia dobre przełożenie do podjeżdżania pod najbardziej strome wzniesienia. Jednoblatowa korba o tarczy z 34 zębami w połączeniu z 12-rzędową kasetą 1150 gwarantuje nam dużą uniwersalność i precyzję oraz prostotę zmiany biegów. Kierownica o szerokości 720 mm zapewnia lepszą stabilność. Mostek jest dostosowany do rozmiaru ramy. 60 mm w rozmiarze S, 70 mm w rozmiarze M, 80 mm w rozmiarze L oraz 90 mm w rozmiarze XL. Chwyty Rock Rider 900 przykręcane są do kierownicy. Sztyca w rozmiarze 31,6 mm na 400 mm oferuje duży zakres regulacji oraz kompatybilność ze sztycą teleskopową. Siodełko Rock Rider XCAM waży jedynie 265 g i gwarantuje większy komfort podczas pedałowania. Hamulce Rock Rider by Tektro z podwójnymi tłoczkami są jednocześnie mocne i progresywne. Z przodu zamontowana została tarcza o średnicy 180 mm, z tyłu 160 mm. Rock Rider XC100 wyposażony jest w 29-calowe koła Sunring Darek 30 SRC z obręczami o szerokości wewnętrznej 30 mm. Posiada osie boost w rozmiarze 15 mm z przodu oraz 12 mm z tyłu. Zastosowano piasty z łożyskami maszynowymi dla większej trwałości oraz mniejszych oporów toczenia. Na kołach znajdują się taśmy na obręcz kompatybilne z Tubeless Ready. Opony Hutchinson Toro 2 w rozmiarze 29 na 2,1 cala są uniwersalne i stworzone do jazdy w każdym typie terenu.
Liczne klocki zapewniają optymalną trakcję i są wystarczająco odległe od siebie, aby nie zatrzymywały ziemi podczas jazdy w gliniastym terenie. Wysokie boczne klocki zapewniają przyczepność w zakrętach. Dzięki za oglądanie opisu Rockridera XT100. Mam nadzieję, że przypadła Wam do gustu nowa wyścigowa maszyna Rockridera do XC. Zapraszam Was do grupy na Facebooku MTB Decathlon Rumia, gdzie przedstawiam nowości z oferty Rockridera. Link w opisie. Do zobaczenia na szlakach. Cześć!